Nazywam się Małgorzata Sandowicz, jestem asyriologiem, co wymaga być może słowa doprecyzowania. Asyriologia to dyscyplina, która zajmuje się kulturą, czy raczej kulturami, językami wschodu starożytnego, czyli dzisiejszego Bliskiego Wschodu, terenu dzisiejszego Bliskiego Wschodu, a w szczególności terenami starożytnej Mezopotamii, czyli dzisiejszego mniej więcej Iraku. Cywilizacje, które żyły na tym terenie, łączy wspólna kultura piśmienna. Wszystkie posługiwały się pismem klinowym, czyli takim systemem, który był dosyć skomplikowany, ale mimo poziomu skomplikowania pozostał w użyciu na Bliskim Wschodzie na przestrzeni ponad 3000 lat. Pismo klinowe było zapisywane na glinie, która okazała się być materiałem bardzo trwałym. Spora część tekstów klinowych, które znalazły się w europejskich czy amerykańskich kolekcjach, trafiła tam jeszcze w XIX wieku albo na początku XX wieku. To były czasy początków archeologii, a w zasadzie jeszcze nie archeologii, tylko te czasy możemy nazwać okresem poszukiwania skarbów. Wykopaliska prowadzono w takich warunkach, w taki sposób, że nie znamy kontekstu, ani kontekstu geograficznego, ani kontekstu chronologicznego, z jakich większość tych zbiorów się wywodzi. Zdarzyło się tak, że całe zbiory tabliczek były wykopywane w Iraku, pakowane do skrzyń, wysyłane do Europy, rozpakowywane na przykład w Muzeum Brytyjskim, numerowane i odkładane na półkę na najbliższe pół wieku czy półtora wieku. Zatem badacze, którzy pracują na przykład w Muzeum Brytyjskim, dostają codziennie na stół teksty, które są pokryte gliną, pokryte błotem. Widzimy zatem wyraźnie, że nie były one czytane nie tylko przez 2, 3, 4 czy 5 tysięcy lat, ale też przez ostatnich 100 lat czy 150 lat od czasów odkrycia tych tekstów. Zatem pracując w muzeach, tak jak wielu asyriologów pracuje, codziennie możemy dokonać zupełnie nowych odkryć, które mogą diametralnie zmienić naszą znajomość, naszą wiedzę na temat jakiegoś wycinka historii starożytnej. Dlatego jeden z bardzo zasłużonych asyriologów amerykańskich, Erle Leichty, mawiał, że jedne z najbardziej ekscytujących wypraw archeologicznych wcale nie prowadzą do jakichś egzotycznych krajów, tylko do piwnic muzealnych. W jaki sposób, dostając owe teksty na swój stół, oczywiście, żeby je w pełni zrozumieć, musimy odtworzyć ów zgubiony przez XIX-wiecznych poszukiwaczy skarbów kontekst geograficzny, kontekst chronologiczny, kontekst archiwalny. W jaki sposób to robimy? Musimy sięgać po kilka metod, czy łączyć kilka metod. Po pierwsze, sięgamy po paleografię, zatem badamy kształt pisma, staramy się odtworzyć pewne nawyki, pewne zwyczaje, którymi kierowali się poszczególni pisarze albo szkoły pisarskie. Posługujemy się dyplomatyką, czyli przyglądamy się formatom tabliczek, systemom pieczętowania. Staramy się też porównywać na przykład formularze tekstów, formularze, w jakich tekstach były spisywane. Trzecim narzędziem, które mamy do dyspozycji, jest tak zwana prozopografia, czyli badanie postaci, kontekstu społecznego, zawodowego, postaci, które się w naszych tekstach pojawiają. Próbujemy odnajdywać je w innych źródłach, w innych archiwach, łączyć, rekonstruować owe sieci społeczne czy sieci zawodowe. Podam może przykład ze swojego własnego poletka. Zajmuję się Mezopotamią, zajmuję się Babilonią w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, a w szczególności okresem, który nazywamy tak zwanym długim wiekiem. Długim dlatego, że obejmuje trochę więcej niż 100 lat. To jest okres pomiędzy końcem VII wieku przed naszą erą, a pierwszymi dekadami V wieku przed naszą erą.
To jest czas, który z perspektywy Mezopotamii wydaje się dosyć krótki, ale jest okresem niezwykle ciekawym. Jest niezwykle ciekawym, dlatego że w tym czasie w Babilonii działo się bardzo dużo. Jest to czas ciekawy, w szczególności dla historyków. Na początku Babilończycy zrzucają jarzmo asyryjskie i po prawie 1000 lat ponownie budują silne, potężne imperium babilońskie, które obejmuje swoimi granicami dużą część ówczesnego świata, dużą część dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Po 90 latach to państwo upada i wchodzi, zostaje przejęte przez Persów, wchodzi w skład wielkiego imperium Achemenidów. Staje się prowincją ważną, ale tylko jedną prowincją tego wielkiego, wielkiego imperium. Zatem widzimy bardzo wiele zmian politycznych, ale z drugiej strony jest to okres wielkiej prosperity i możemy powiedzieć pewnej ciągłości ekonomicznej, ciągłości kulturalnej, która pozostaje niezmienna na przestrzeni ponad 100 lat. Jak wspomniałam, glina okazała się być materiałem bardzo trwałym i przetrwały nie tylko dokumenty niezwykłej wagi, czyli na przykład dzieła literackie, czy dokumenty, które chciano zachowywać, które pieczołowicie chowano w archiwach królewskich, ale przetrwały dokumenty życia codziennego, takie jak na przykład kwity z pralni, jak protokoły przesłuchań gangu złodziei, czy listy naczyń kultowych oddanych do naprawy. Zatem jesteśmy w stanie rekonstruować historię i historię, również historię społeczną tego okresu, nie tylko z perspektywy królewskich spin doktorów, ale z perspektywy zwykłych Babilończyków. Jednym z niezwykle ciekawych, a dotąd słabo poznanych epizodów historii owego długiego wieku jest połowa panowania Nabuchodonozora. Nabuchodonozora II, czyli władcy, który jest jednym z najlepiej znanych imion babilońskich, a jednocześnie królem, który ma niezbyt dobrą pasę w podręcznikach historii, zresztą nie tylko, bo był to władca, który doprowadził do zniszczenia Jerozolimy, do zniszczenia świątyni jerozolimskiej i do uprowadzenia dziesiątków tysięcy Judejczyków do tak zwanej niewoli babilońskiej. Babilonia, za panowania, za czasów Nabuchodonozora, Babilonia osiągnęła swój największy zasięg terytorialny. Doszła do granic Egiptu i w tym momencie Babilończycy zamiast iść dalej postanowili raczej niż na ekspansję, postawili na konsolidację państwa. Czyli zrobili to samo, co wiele wieków później zrobili Rzymianie, dochodząc do tak zwanego progu augustyńskiego. Jednym z elementów takiego nowego, skonsolidowanego państwa stała się administracja publiczna. Między innymi odtworzono hierarchiczne ciała sędziowskie. Odtworzono, ponieważ istniały wiele wieków wcześniej, jeszcze w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Ich działalności tych kolegiów sędziowskich nie znamy z jakiejś deklaracji królewskiej, ale znamy z wielu dziesiątek, wręcz setek dokumentów sądowych oraz z listów. Listy sędziowskie, które badałam z profesorem Michaelem Jursą z Uniwersytetu Wiedeńskiego, to grupa, która stanowi taki świetny przykład rozproszonych tekstów, które musimy osadzić w odpowiednim kontekście archeologicznym, w kontekście geograficznym czy chronologicznym. To jest grupa, która była rozproszona, można by powiedzieć, podwójnie, bo nie tylko w czasach nowożytnych, ale też w starożytności. Obecnie listy sędziowskie, jak dotąd, znaleziono w czterech zbiorach muzealnych w Londynie, w Oksfordzie, w Paryżu oraz w Yale. Ale badając te teksty pod wieloma kątami, badając ich formularze, badając ich grafię, nawet ortografię, badając również prozopografię osób, które pojawiają się w tych tekstach, udało nam się ustalić, że w starożytności były one znalazły się one w archiwach aż 5 miast, i to zarówno północnej, jak i południowej Babilonii.
Udało nam się ustalić, że zostały one wysłane przez sędziów sądu centralnego, sądu, który był ulokowany w samym Babilonie. I najwcześniejsze teksty pochodzą z połowy panowania Nabuchodonozora, czyli właśnie z owego kluczowego w historii nowobabilońskiej momentu. Listy sędziowskie są w dużym stopniu schematyczne, ale niekiedy pokazują nam, mówią nam o kwestiach, których nie jesteśmy w stanie odnaleźć w innych źródłach, czyli na przykład w dokumentach procesowych. Mówią nam na przykład o sprawach kryminalnych, o przypadkach morderstwa. Jeden z listów wspomina na przykład człowieka, który popełnił morderstwo, zabił jakiegoś innego człowieka i został osadzony w więzieniu. Sędziowie domagają się, mają pretensje do urzędnika, do którego piszą, że nie przysłał tego człowieka do nich na czas, a teraz ów zachorował w więzieniu, co zapewne bardzo skomplikowało sprawę i nie pozwoliło postawić go na czas przed sądem. W innym jeszcze liście sędziowie wspominają o przypadku kobiety, która została porzucona przez męża i nie pogodziła się z tym faktem. Znalazła dojście do sędziów w bardzo dalekim z rodzimego Uruk mieście Babilon i zażądała od sędziów postawienia męża przed sądem. Zatem są to sprawy z jednej strony kryminalne, a z drugiej strony sprawy bardzo codzienne, czyli coś, co daje nam wgląd w codzienność Babilończyków, codzienność życia kilka tysięcy lat temu. Czyli można powiedzieć, jest to samo życie, samo babilońskie życie.